Chciałbym dzisiaj, abyśmy zastanawiali się w oparciu o teksty ze Słowa Bożego nad poszukiwaniem społeczności z Bogiem i takiego prawdziwego szczęścia, prawdziwego spełnienia w życiu. Być może wspominałem o tym kiedyś w wieku około 5-6 lat, zanim poszedłem do pierwszej klasy. Nauczyłem się czytać, gdzieś tam naprzeciwko nas mieszkaliśmy w rynku, była apteka, był taki napis i te pierwsze litery właśnie, słowo apteka, to się nauczyłem. Kolejne litery i w wieku już tak właśnie 5-6 lat w miarę coś tam czytałem i kupowałem, nie pamiętam, w kiosku ruchu albo świerszczyk, albo miś. Osoby w moim wieku wiedzą, że takie dla dzieci gazetki były. I przede mną były 2-3 osoby, odszedł jeden pan, potem była pani i ta kioskarka z tą panią mówią w ten sposób: ten pan to jest bardzo dobry człowiek, który odszedł. A ja taki maluch, tak sobie pomyślałem, tak się ciepło zrobiło na sercu. O, jak to by było dobrze przeżyć życie tak, żeby ktoś mógł kiedyś powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem. Tak fajnie się tego słucha, to taka dobra byłaby rzecz. Ciekawe, jak to życie będzie wyglądać. I było takie właśnie pragnienie w sercu, gdzieś tam Bóg umieszczał. A tutaj chciałbym, abyśmy na początku zerknęli do Ewangelii Mateusza, przepraszam, Łukasza, drugi rozdział i wiersz 25 po 30, znana historia. Czytamy, że w Jerozolimie był człowiek o imieniu Symeon i te słowa, które tutaj są napisane, są takim wspaniałym świadectwem, jakie wydało niebo na temat życia tego człowieka. Czytamy, że człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Piękne świadectwo o życiu starszego Izraelity, zamieszczone dla nas, abyśmy, dla wszystkich ludzi, abyśmy właśnie mieli takie pragnienie, aby i o nas kiedyś niebo wydało tego, takie świadectwo, ale nawet nie kiedyś, ale tu i teraz, jak jesteśmy. I tam czytamy, że on pragnął oglądać, zanim by nie umarł, i właśnie Duch Święty objawił mu to, wiersz 26 mówi, że zanim będzie oglądał śmierć, najpierw będzie oglądał Chrystusa Pana. No i on właśnie pod wpływem Ducha Świętego, wiersz 27 mówi, gdy rodzice przyszli ofiarować Jezusa, to on wziął go na ręce i właśnie Duch Święty przez niego przemówił i wyraził taką swoją wielką radość, chwalił Boga i wiersz 29 mówi: teraz puszcza sługę Twego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludzi, światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. No, było zdziwienie zarówno kapłana, jak i rodziców. Ale wracając tutaj do tych słów wiersza 25, że on był sprawiedliwy, bogobojny i Duch Święty był nad nim. Jak to możliwe, że niebo wydaje takie świadectwo człowieku, skoro w Biblii czytamy, że wszyscy są grzeszni, słabi, nie ma ani jednego sprawiedliwego, a tu czytamy, że on był sprawiedliwy i bogobojny. Biblia mówi nawet, że choćbyśmy, nie wiem jak się starali, to jest taki tekst, czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi, a czy wy przywykli do złego możecie dobrze czynić? Księdze Jeremiasza 17, rozdział wiersz 9 czytamy, że serce człowieka jest najzdradliwsze, najbardziej przewrotne, najbardziej niestałe spośród wszystkich rzeczy pod słońcem. I nie idzie tego inaczej pojąć i zrozumieć, jak tylko patrząc na tekst listu Jana, gdzie jest napisane, że
U ludzi jest to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Bóg jest taką miłością, cudowną i wspaniałą, że u Niego jest wszystko możliwe. I ludzie, którzy mają grzeszną naturę i czynią, Paweł pisze w liście do Rzymian, nie to, co chcę, to, co pragnę czynić, to dobro, ale czynię właśnie to zło, którego nie chcę czynić, to pomimo tego przymusu takiego, tej słabości, tej skazy grzesznej natury, Biblia mówi, że możemy posiąść Bożą sprawiedliwość, możemy być podobni do Boga. A dzieje się to przede wszystkim przez przyjęcie do serca wiarą Bożego Słowa i wspominanie czy powoływanie się na Boże obietnice. W liście Piotra czytamy, to jest, już powiem, czasem mi się myli, czy drugi, czy pierwszy, ale już to będziemy sprawdzać. W liście apostoła Piotra czytamy w rozdziale pierwszym i wierszu czwartym i to będzie drugi list apostoła Piotra, rozdział pierwszy, wiersz czwarty, że darowane nam zostały drogie i kosztowne obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Jeżeli znamy Boże obietnice i znamy tego, który dał te obietnice, to mamy przywilej stać się uczestnikami boskiej natury. Możemy posiąść boską naturę, jego charakter i jego sprawiedliwość. Jest to cud Bożej miłości dokonywany Bożą mocą, gdzie możemy przeżywać to radosne doświadczenie. I skala, zasięg tego cudu są tak niesamowite, że ludzie najbardziej słabi, upadli, przewrotni, zostali właśnie przemienieni dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej mocy na Boże podobieństwo. Gdybyśmy chcieli wybrać osoby słabe i grzeszne, takie, które szczególnie zasmucały Boga, czy oddaliły się od Niego, to jedną z takich osób, oczywiście wiele ich było, czytamy o królach, czytamy o władcach, o dowódcach różnych, czy żołnierzach, którzy gdzieś tam występowali przeciw Bogu, bluźnili Bogu, zuchwałe słowa wypowiadali przeciw Bogu, jego ludowi. Manasses, król, który tak wiele zbrodni i nieprawości popełniał, że użyto określenia, iż ulice Jerozolimy spływały krwią tych zabijanych za jego rządów męczenników czy prześladowanych, tak po prostu, nie wiem z jakich powodów. Jednym z takich ludzi, który był bardzo zaprzedany i pod władzę zła, szatana oddany, bardzo mściwy, to był Lewi. Tutaj mam z książki Wychowanie, strona 103, takie świadectwo. Lewi ze wszystkich synów Jakuba był najbardziej mściwy i okrutny. Najciężej zawinił w ohydnej, zdradliwej rzezi mieszkańców Sychem, gdy jego siostra została tam zniesławiona. Cechy charakteru Lewiego wystąpiły również u jego potomków i ściągnęły na nich taki wyrok Boży. Pierwsza Mojżeszowa 49:7 to pewnie jest to miejsce, gdy Jakub tam wydaje pewne proroctwa, mówi błogosławiam swoich synów i tam jest napisane rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu. Ale to jest wspaniałe słowo. W pewnym kontekście oczywiście. Pomimo, że Lewi był najbardziej okrutny i mściwy i pałał taką rządzą mordu, zabijania i też no, brał udział tam w sprzedaży swojego brata Jakuba jako niewolnika do Egiptu, to, przepraszam Józefa, czasem jakieś pomyłki z braku snu czasami, bo różnie tam bywa, to tutaj czytamy to słowo ale jest podane,
Ale pokuta odmieniła zarówno Lewiego, jak i jego potomków i pozostali oni wierni Bogu w okresie ogólnego odstępstwa innych pokoleń. Toteż Bóg zmienił swoje przekleństwo na oznakę najwyższego uhonorowania. W tym czasie oddzielił Pan plemię Lewiego do noszenia skrzyni przymierza i dostawania przed Panem, służenia Mu, udzielania w Jego imieniu błogosławieństwa aż do dnia dzisiejszego. Takie było moje przymierze z Nim, że dałem Mu życie i pokój oraz bojaźń, także się mnie bał i lękał się mego imienia. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymywał od winy. Malachiasz 2:5-6. Lewici zostali wyznaczeni do pełnienia służby Bożej, nie otrzymali w dziedzictwo ziemi, ale mieszkając w miastach byli oddzieleni od innych pokoleń ze względu na charakter służby, którą spełniali. Niepojęta łaska i cud Boży. Najbardziej mściwych, okrutnych ludzi Bóg przemienia i wywyższa ponad innych i obdarza ich zaufaniem i błogosławieństwem, oddzielając ich do szczególnej służby, do szczególnej posługi. Pamiętam, kiedyś jechałem w Cieszynie, nie wiem, kilkanaście lat temu, może i 20, gdzieś tam centrum Cieszyna, obok sądu, tam do góry, patrzę, leży człowiek na ulicy, szedł tak po prostu, to trudno nazwać chodem, bo on był inwalidą. No i wywrócił się i nie potrafił wstać. I gdy zatrzymałem się, podniosłem go, no nie będę teraz pokazywał, ale tak wiemy, jak chodzą ciężko chorzy nieraz, tak powyginany był i ledwo umiał równowagę utrzymać. Okazało się, że on był na dodatek pijany i to po prostu spowodowało, że upadał. I zatrzymałem się, podszedłem, pytam się, czy mogę pomóc, czy do domu go nie zawieźć. No powiedział, że z chęcią, podał mi adres, odwiozłem go do domu, mogłem mu podarować życie Jezusa, chwilę z nim rozmawiałem, nie pamiętam, być może tam krótko się pomodliłem. Potem się dowiedziałem od kolegi, który blisko niego mieszkał, że on udziela korepetycji z języka angielskiego, że to jest inteligentny człowiek, że ma sprawny umysł, tylko bardzo to ciało powykrzywiane i trudno mu chodzić, jak jest trzeźwy, a co dopiero, jak coś tam wypił. Ale modliłem się i modlę, żeby Bóg błogosławił tą książkę, te treści, które tam są zawarte i być może będzie jakiś dobry owoc tego, dokładnie tego nie wiemy. Ale wiemy jedno, że Bóg dał drogie i kosztowne obietnice, abyśmy przez nie mogli stać się uczestnikami boskiej natury. I jest wiele takich obietnic i te powinniśmy pamiętać, powinniśmy się ich uczyć. Dwa miejsca zacytuję, to są słowa Pawła. Tam jest morze od obietnic Bożych, czy kopalnia wspaniałych diamentów, skarbów Bożych obietnic. I dwie takie perełki, dwa takie klejnoty, to jest 1 Koryntian 15:57. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo w Chrystusie. I powinniśmy zawsze dziękować Bogu i pamiętać o tym, że w Chrystusie jesteśmy bezpieczni, jesteśmy zwycięzcami, choćby nie wiem, co działo się w Twoim, moim życiu, a jeszcze dobitniej, jeszcze mocniej podkreślona jest ta myśl w drugim liście do Koryntian, w rozdziale drugim i wierszu 14. Tam Paweł pisze, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo, zawsze. I sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zawsze, to znaczy zawsze. Jedną z najtrudniejszych dla mnie takich sytuacji, gdzie trudno mi się wyobrazić to zawsze, to jest dyskusja z moją żoną i powstrzymywanie cierpliwości czy zachowywanie właśnie takiego spokoju wewnętrznego, bo no jest jedną z nielicznych osób, która gdzieś tam dotykając pewnych strun powoduje, że gdzieś tam jest trening niesamowity. Być może wspominałem kiedyś taką historię, no to było zwycięstwo, to była łaska Boża. Czytając taki poradnik czy taką poradę, jak tutaj są młode osoby, to powinno się przydać,
jak zachować małżeństwo w takiej jedności, w bezpieczeństwie, to należy powtarzać albo żona mężowi, albo mąż żonie taką złotą regułę, czy takie wspaniałe słowa. No i ktoś może pomyśleć, że to są słowa kocham cię, albo coś podobne temu, ale nie. Tamten autor powiedział, jeśli będziesz powtarzać w miarę często, jak tylko nadarzy się okazja, takie słowa, i obojętnie, czy to żona, czy mąż, wystarczy, że jedna osoba, to małżeństwo jest nie do zabicia. I to są słowa, kochanie, to moja wina. Jeśli jest jakiś problem, to należy wziąć winę na siebie. No i nie trwało długo, na drugi dzień z rana jakaś awantura, jakieś tam ognie idą, jakiś ogień. No i ewidentnie żona, to pamiętam, że żona tam przegięła, jak to się mówi, ale mówię, co mi szkodzi, spróbuję. I mówię, przepraszam, Usulko, to moja wina. I pewien byłem, że za chwilę usłyszę, nie, nie, to jednak moja wina, że się przyznać, nie? I słyszę takie słowa. No dobrze, że jakoś mocno stałem. Chłopie, to są pierwsze mądre słowa, jakie dzisiaj rano powiedziałeś. Także powiedziałem, Panie Boże, obiecałeś, że nie włożysz więcej na barki, niż możemy unieść. To widocznie jestem w stanie to wszystko, jak to się mówi, wziąć na klatę i przeżyć. Ale no po prostu wiem, że i wierzę w to, że mam żonę od Boga wymodloną i każdy no, ma to, co dla niego najlepsze. I no życzę wam po prostu takich doświadczeń, żebyście mówili te wspaniałe słowa, a wasze małżeństwa będą nie do zabicia. Mam tu też taką historię o działaniu niezwykłej mocy Bożej. To się w głowie nie mieści, co się dzieje w sytuacjach, gdy się modlimy. To trudno uwierzyć, ale właśnie Bóg jest Bogiem cudów i tu w tej książeczce, być może już dawno wspominałem o tej historii, niesamowita moc modlitwy. Brat, który no, miał taki szczególny dar modlitwy za ludzi w przeróżnych sytuacjach życiowych, on był agentem ubezpieczeń, odwiedzał wiele firm, wiele osób i często słysząc o różnych problemach modlił się z tymi ludźmi, ale tu była taka sytuacja, że zaparkował samochód gdzieś tam na parkingu przed dużym supermarketem i ledwo zaparkował, tam jeszcze coś z papierami robił, w aucie podjechał duży jakiś tam Mercury, nie bardzo wiem co to za marka, no i okazało się, że dosłownie chwilę po tym jak zatrzymali się obok niego na parkingu, zauważyłem małżeństwo średniej wieku, kobieta siedziała za kierownicą, a mąż mówi do niej w ten sposób, Mary, już tyle razy ci mówiłem, że byś nie przekręcała kluczyka, bo nie mogę zamknąć szyby w oknie, powiedział mąż do żony, a ona do niego tak zwraca się, Jim, ty głupku, ze 100 razy już mówiłam ci, że masz wcześniej zamknąć okno, zanim wyłączę silnik. Czy ty kiedyś się tego nauczysz? No to mąż zachęcony tak się odzywa do żony. Mężczyzna otworzył usta i wyrzucił siebie taką mieszankę świętych i wulgarnych słów, że nie trudno było się domyślić, iż uwaga żony trafiła w drażliwy punkt. Coraz bardziej egzaltując się, unosząc gniewem, wymyślał żonie, oskarżając ją, że zepsuła taki miły dzień, bo nie potrafi trzymać języka za zębami. Pomyślałem sobie, co za wstrętny typ, co za słowa w ogóle, ale natychmiast Duch Święty pobudził go do modlitwy i zaczął się tak modlić. Panie Jezu, proszę wybacz im. I potężną mocą Ducha Świętego skarcz te demoniczne siły, które opanowały ich umysły i pobłogosław ich swoim słodkim pokojem Twojej miłości. Potok złych słów natychmiast ustał. W tym momencie przez jakieś 20 sekund panowała absolutna cisza. Po czym mężczyzna tak się odzywa do żony. Mary, bardzo mi przykro, że tak się uniosłem. Jest mi tak nieprzyjemnie, że tak się do ciebie odezwałem. Nie wiem, dlaczego czasem się tak wściekam.
i bierze mnie złość na ludzi, których bardzo kocham. Proszę, wybacz mi. Obiecuję dołożyć starań, by coś takiego już nigdy się nie przytrafiło. A żona na to. Cudownie było usłyszeć, ten brat pisze, jak kobieta wyznała, że ona też jest częściowo odpowiedzialna za to, co się stało. Kochanie, to moja wina. Pewnie tak mówiła. Ale powiedziała, że sprawiło jej to pewną satysfakcję, zwrócenie uwagi w uszczypliwy sposób. Obiecała, że w przyszłości będzie bardziej wyrozumiała i pocałowała go na zgodę. Zamknęli okno, w samochodzie wysiedli, z tego auta udali się na zakupy, a stojąc przy parkomacie mężczyzna szuka odpowiedniej monety, a gdy jej nie znalazł, tak oto zwraca się do żony. Kotku, czy byłabyś tak miła i poszukała 10-centówki w swojej portmonetce? A żona na to, jak mogłabym ci odmówić, skoro traktujesz mnie jak damę? Czy zdajesz sobie sprawę, że nie nazwałeś mnie swoim kotkiem od czasu, gdy dzieci były jeszcze małe? Mężczyzna wrzucił monetę do parkomatu, żona wzięła go pod rękę i jak para nowożeńców pomaszerowali na zakupy. Można powiedzieć, to się w głowie nie mieści, ale te i inne cuda zdarzają się często w odpowiedzi na modlitwę wiary, gdy prosimy Boga o to, aby ratował nas czy naszych bliskich z przeróżnych sytuacji życiowych. Biblia mówi, tutaj mam list do Koryntian, drugi list do Koryntian, to jest trzecia pomyłka na razie. Drugi list do Koryntian, rozdział trzeci, tam trzeci wiersz. Paweł pisze, że wy jesteście naszym listem napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie, gdyż jawne jest to, że jesteście listem Chrystusowym przez naszą usługę zgotowanym, napisanym nie inkaustem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach mięsistych serc waszych. I tutaj jest wspaniała wiadomość, że to, że czytamy w Ewangelii Łukasza o Symeonie, iż był sprawiedliwy i bogobojny, to jest dzieło Ducha Świętego. Wyraźnie w trzecim wierszu czytamy, 2 Koryntian 3:3, że jesteśmy Duchem Boga Żywego napisanym takim żywym listem i właśnie możemy dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej mocy, dzięki Bożemu Słowu, które przyjmujemy do naszych serc, możemy prowadzić takie zwycięskie życie ku Bożej chwale w przeróżnych sytuacjach życiowych. Może się nam wydawać, że coś jest ponad nasze siły, jednak jest ta obietnica, że Bóg nie włoży więcej niż możemy znieść. I to, co wcześniej wspominałem, 2 Koryntian 2:14, właśnie jeżeli będziemy pamiętać i dziękować Bogu właśnie za zwycięstwo Chrystusa i za Jego moc i łaskę, to Bóg sprawi, że będziemy taką wonnością. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że będzie się przez nas rozchodzić wonność poznania Bożego po całej ziemi. I tak się możemy zastanawiać, jak długo taki proces będzie trwał, że no, pojawiają się upadki, ucieczki, odstępstwa, a potem wyznanie grzechów i takie wskrusze, oby to tak było właśnie, w takim smutku. Psalmista w psalmie 86:11 taką modlitwę tęskną kieruje do Boga, prosząc o światło, o pouczenie. Wskaż mi, Panie, drogę Twoją czy drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej i spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. I właśnie taka postawa, aby iść tą drogą życia tak, żeby nie zasmucać Boga, jest też
no, wspaniałą rzeczą, za którą powinniśmy tęsknić, o którą powinniśmy się modlić, bo prawdziwe szczęście polega, no gdybym taką ankietę chciał zrobić, rozdać karteczki, abyście napisali, co jest takim czynnikiem i ważną rzeczą, jedna, dwie, trzy, które powodują, że według Pisma Świętego oczywiście, że człowiek może czuć się szczęśliwy, to myślę, że byłyby wymienione takie ważne sprawy jak społeczność z Bogiem, poznanie Boga i zaufanie do Boga. Przy powieści Salomona, trzeci rozdział, tam czytamy właśnie, aby zaufać Bogu z całego serca, nie polega na własnym rozumie i pamiętać o Nim na wszystkich naszych drogach i On będzie prostował te drogi życia. Niedawno odwiedził mnie w tym miesiącu, gdzieś trzy tygodnie temu, taki człowiek, którego spotykałem w zakładzie karnym, no być może jest naszym bratem, bo ja go nie pytałem, jak to na teraz wygląda. I on, właśnie wspominałem na pewno, był atakowany przez innego więźnia, siedzieli w dwuosobowej celi i był prześladowany przez niego na różne sposoby. Chciał, żeby go przenieśli do innej celi. I ten inny więzień, no to Damian z Jastrzębia, 33 lata, powiedział, ten akurat Gustaw, 50, miał wtedy 5 lat jakoś tak, to ten Damian powiedział o sobie, że jest sadystą w trzecim pokoleniu, że dziadek zmarł w więzieniu za zabójstwo i on też no, jest pod wpływem demonów, że rządzi nim legion demonów, który w nim mieszka. I no, będąc pół roku w jednej celi, ogień i woda, tutaj osoba, która czyta Biblię, tu jakiś tam no, człowiek zniewolony, powiedział, że na każdy mój atak i zaczepkę Gustaw objawiał przebaczenie, cierpliwość, miłość, wyrozumiałość i czułem się tak, jakby mieszkał ze mną Chrystus. To jest wspaniałe świadectwo. W takich warunkach, możemy powiedzieć, skrajnie niekorzystnych, okazał niezwykłą cierpliwość, niezwykłą taką no, miłość i wybaczenie. I nie wiem, jak Bóg to wszystko ogarniał, ale nie porywali sobie tam głów i jakoś no, wszystko skończyło się tak, że obydwoje są na wolności, obydwoje są w Niemczech, jeden z nich ma firmę, obydwoje czytają Biblię i obyśmy kiedyś razem mogli być w Królestwie Bożym. Tu mam taką radę Salomona, Księga Przypowieści, rozdział 17, wiersz 22. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. 17 rozdział, wiersz 22. I tutaj rzeczywiście czytamy o takiej złotej regule, że duch wdzięczności i uwielbienia Boga jest takim najlepszym sposobem na to, aby iść przez życie w pokoju, w radości i dziękować Bogu właśnie i czuć się takim spełnionym. Tutaj mam tekst bardzo ważny też dla mnie, 8 rozdział listu do Rzymian, wiersz 37. Ciągle chodzi o to właśnie, żeby zwyciężać czy samego siebie, czy jakieś przeciwności. Tak naprawdę to świat, szatan i nasze ciało, nasza natura. To są te trzy strony, te trzy źródła, z których kierowane są na nas ataki. I tu Paweł napisał, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Przez Jezusa Chrystusa możemy odnosić zawsze pełne zwycięstwo. I jest to wspaniała Boża rada, ale chciałem podzielić się jeszcze taką informacją, że od dziecka no jakoś tak skromnie w domu było i nie nauczyłem się tak jakby posiadać pieniądze, ani szukać tych pieniędzy. Byłem hipisem jakiś czas, jeździłem, taki człowiek, wiadomo, wolny, młody, na koncerty. Tu mam sprzed 40 lat znak czasu, gdzie byłem poproszony przez siostrę Ingeborg na Łęcką, żebym napisał coś tam o drodze do Boga. No i jest artykuł, szukałem i znalazłem i opisywałem, co tam wcześniej się działo, ale nigdy jakoś ten świat w sensie materialnym tak mnie nie ciągnął.
w zasadzie do dzisiaj to zostało. No, są pewne skrajności, że można zaniedbywać pewne ważne obowiązki i sprawy, ale tu jest taka piękna rada, posłuchajcie, znalazłem w rozdziale Dzieciństwo, Życie Jezusa, 7 rozdział, strona 405 i jeszcze z rozdziału w Kafarnaum. Takie dwie myśli, to znaczy dwa cytaty dotyczące jednej sprawy. Chodzi o to właśnie, że niebo wie, Bóg widzi te nasze troski, problemy czy zakłopotanie i jesteśmy pielgrzymami, ale musimy żyć tu i teraz i wiadomo, płacić rachunki i jakieś angażować się w sprawy tego świata. Ale tu jest właśnie piękna rada. Potrzeba wiele cierpliwości i uduchowienia, aby wprowadzić biblijne zasady pod nasze dachy i w miejsca naszej pracy, aby nieść ciężar świeckich spraw i jednocześnie mieć oczy zwrócone ku chwale Bożej. I w tym właśnie Chrystus okazywał pomoc, który nigdy nie był w takim stopniu pochłonięty sprawami świeckimi, aby nie móc rozmyślać o sprawach nieba. Piękne słowa. Bóg daje nam mądrość i siłę, abyśmy nie pozwolili świeckim sprawom, zajęciom tak bardzo się zaabsorbować, abyśmy nie mieli czasu na rozmyślanie o sprawach nieba. Na stronie 174, to jest druga strona rozdziału w Kafarnaum, czytamy, że Jezus, gdy przemawiał, no to nie mówił w sposób porywczy, ani jakiś taki nieposkładany, ale mówił, jak ktoś, kto ma do spełnienia określone zadanie, w każdym zagadnieniu objawiał Boga i w swoim nauczaniu dążył do przerwania tego czaru namiętności, który utrzymywał ludzi w oddaniu dla spraw ziemskich. I trudno teraz tak osądzić i powiedzieć o sobie, jak bardzo jestem związany z tym światem, ale Biblia radzi, żeby najpierw szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam przydane. I bez względu na to, jakie przeżywasz próby, jaki wielki ciężar niesiesz, myślę, że bardzo ważną rzeczą w tym wszystkim jest taka sprawa, aby nie kierować się uczuciami i nie pozwolić na to, aby uczucia, emocje czy jakieś osądy pod względem siebie brały górę ponad tym, co Słowo Boże o nas mówi. I nie bardzo powinniśmy się angażować i skupiać na tym, co o sobie myślimy i jak się czujemy, bo uczucia są zawodne, ale powinniśmy patrzeć na to, co Bóg mówi i co On czuje do nas i jak bardzo nas kocha. I powinniśmy starać się zrozumieć Boga. I myślę, że największym problemem dla Boga jest to, że jest pewna, pomijając bardzo ważną sprawę, tą przepaść grzechu, ale to, że nam się wydaje, że my coś wiemy o Bogu, że Go rozumiemy, a tak naprawdę jest jednak duży rozdział, jest duże nieporozumienie i staramy się, zresztą jest to zarzut do Laodycei, mówisz, że jesteś bogaty, jednak nie jesteś, jesteś ślepy, jesteś i biedny, i goły i jesteśmy zwiedzeni co do swego stanu, ale też co do Bożego osądu o nas, czy do Bożych uczuć wobec nas, do Bożych planów wobec nas i szatan jest mistrzem, jako psycholog, właśnie prowadzi nas do różnych złych rzeczy, a potem każe czy zmusza nas do tego, abyśmy nie wierzyli w Bożą miłość. I znalazłem taką historię z czasów tam XIX wieku w Filadelfii. Pewien, chodzi teraz właśnie o to niezrozumienie, jak można z pozoru źle osądzać, źle rozumieć pewne rzeczy, tak samo i Boga. I tam pewien przedsiębiorca wywiesił taki duży transparent, a tam dużo Żydów mieszkało w tym XIX wieku, zresztą gdzie ich tam nie było, w Polsce też kiedyś dużo przed wojną, i tam pisało tak: wolę robić interesy z 1000 arabskich terrorystów niż z jednym Żydem. A to był Żyd. I wszyscy tak mogą myśleć, wariował? Co on tam napisał? Ale okazuje się, że on bardzo kochał swoich braci i to był przedsiębiorca, który prowadził zakład pogrzebowy.
czyli życzył im długich lat życia. No jak już tam jeden na jakiś czas. Także jest to taki naprawdę problem dla Boga. Pan Bóg mówi w Jeremiaszu 29 rozdziale, wierszu 11, że moje myśli to nie są jak myśli waszej. Dopiero przez pryzmat Słowa Bożego w kontekście Biblii możemy szerzej poznać Boga, Jego miłość, Jego zamiary wobec nas, ale bardzo ważną rzeczą w tym wszystkim jest, co mówi wiersz Jeremiasz 21, 12, 13, że Bóg pragnie, abyśmy Go znaleźli, pragnie się nam objawić, pragnie, abyśmy Go szukali i jest to możliwe szukać i znaleźć Boga, ale pod jednym warunkiem, może i więcej, ale jeden z tych wiodących warunków to jest to, abyśmy szukali Boga jak? Z całego naszego serca. 29 rozdział, właśnie wiersz 12 i 13 mówi, że znajdziecie mnie i dam się znaleźć, gdy będziecie mnie wzywać i będziecie się modlić, to wtedy was wysłucham, a szukając mnie znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać mnie z całego swojego serca. Piękne słowa i piękne myśli. Także bardzo ważne jest to. Na koniec chciałem zwrócić uwagę, pewnie już wspominałem o tym kiedyś, że ten bój, czy ta droga, Biblia mówi w liście do Efezjan, że toczymy bój wiary z mocami nadziemskimi, nie z krwią i z ciałem. I też Paweł pisze do Tymoteusza w drugim liście, żeby toczył dobry bój wiary. I Biblia mówi właśnie, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy zrozumieli, że nie powinniśmy być jakimiś pracoholikami duchowymi i spędzać czas na analizowaniu naszego posłuszeństwa i zastanawianiu się, czy no spełniam wymagania Boże jakoś tam dokładnie, czy nie, ale istotą, tutaj mam cytat z Ducha Proroctwa, bardzo ważny. Czym jest bój wiary? Jest to życie prowadzone w łączności z Bogiem i usilne staranie się o to, aby każdego dnia poświęcić czas na bliższe zapoznanie się z Panem Jezusem. To jest jedyny bój chrześcijanina, o jakim mówi Biblia. Jeszcze jedno zdanie. Człowiek nie może się sam zbawić, ale Syn Boży prowadzi jego walkę za niego i stawia go na dogodnym miejscu, dając mu swe boskie atrybuty. Gdy człowiek przyjmuje sprawiedliwość Chrystusa, staje się uczestnikiem boskiej natury. Może zachowywać Boże przykazania i żyć. I chciałem powiedzieć, że już tak na koniec zupełnie, że opiekujemy się już tak, mieszkając prawie 2,5 roku z teściową. No i w sumie największy nasz taki problem i wyzwanie to jest chronić ją przed upadkami, których jest dosyć dużo. Wczoraj no, dwa razy upadła. No i ona nie potrafi stać. I dzieje się to wtedy, gdy wychodzimy wyrzucić śmieci, czy na kompost jakieś rzeczy, czy pod drzewo. To ona po prostu gdzieś tam siedzi, ogląda coś, no jakieś tam przyrodnicze rzeczy na YouTubie, ale przebudzi się, nikogo nie ma, wstaje. Po co o tym mówię? Po to, że bardzo często jesteśmy, tak jak ten wspomniany przeze mnie pan na ulicy, jesteśmy inwalidami, jeszcze w jakimś tam odurzeniu grzechem, nie potrafimy chodzić, a gdy upadamy, nie potrafimy stać. Jesteśmy całkowicie bezradni, zdani na Bożą łaskę, ale Bóg swojej miłości nachyla się i puka do drzwi naszego serca i pragnie nas nie tylko podnieść i postawić na nogi i potem radź sobie sam, ale pragnie uczynić wszystko, żebyśmy mogli kiedyś być razem w Jego Królestwie. I o Marii przeczytam Magdalenie jeszcze dwa zdania i będziemy kończyć. Maria uważana była za wielką grzesznicę, ale Jezus znał warunki, które ukształtowały jej życie, mógł zgasić w jej duszy wszelką iskrę nadziei, ale tego nie uczynił. On wydźwignął ją z rozpaczy i ruiny. 7 razy słyszała, jak potępiał demony, które opanowały jej serce i umysł. Słyszała też jego wołanie do Ojca w jej sprawie. Wiedziała, w jakim stopniu grzech rani jego nieskalaną czystość i dzięki jego mocy zwyciężyła.
I tego doświadczenia życzę wam wszystkim, abyście uwierzyli, że Boża miłość, że miłość Jezusa jest tak wielka, że nie tylko 7 razy, ale tak jak Piotr go pytał, to Pan Jezus powiedział 77 razy należy innym wybaczać. I tak samo Bóg ma bezgraniczną miłość. Jeśli będziemy w stanie wierzyć Jego miłości, Jego obietnicom, to z każdej złej sprawy, z każdego upadku potrafi nas podnieść, wyzwolić i postawić nasze nogi na skalę na Chrystusie. I abyśmy jak najwięcej czasu przebywali u stóp krzyża, poznawali tą niezwykłą miłość i Bóg ma moc dać nam siłę i łaskę do prowadzenia zwycięskiego życia. Tego wszystkim wam życzę. Amen.